No nic tu nie ma oprócz Eli, która się chowała do ostatniego odcinka, aż do teraz. Tylko się wychyliłem. Ej, co jest? Kto to widział? A tutaj. Kolejna mina pułapka? Już mam znowu trzy. A może jednak po cichu jakoś? Spróbować? A tu się wyłonił. Widziałem też broń białą w rękach. Dobra, ale... W sumie taki łom bym przyjął z chęcią, ale tego się uda po cichu. Raczej. No, dobra. Morda w kubę, nóż w tchawicę, no takie tam myki. Eli. W sumie wygląda rozrachunku siekierka lepsza. Więcej niż sądziłem. W sumie może w ten sposób? Zwindacz czy korytarz? Pytanie numer jeden. A przydałoby się coś do rzucania. Znaczy, mogę strzelić w coś po prostu. A mi się za to bardzo podoba, bo czuję się tutaj naprawdę jak ryba w wodzie. No, coś do rzucania. Ej, max apteczek? No, niedopuszczalne. Eli, no nie no, ale kucaj. Aż tak bezpiecznie nie jest. Nikt nie wszedł w moją minę? No czemu nie? Tak ładnie postawiłem. Co to znaczy dobre wieści? Jeszcze mi powiedz, moja droga. No ktoś tam się kręci. No może ktoś wejdzie w tą moją minę w końcu? Chyba, że to moja mina tak świeci. Świeci. No, tryb na słuchu, ale jednak efekt wizualny. O, dobra. I zdrowie prawie w pełni. Oni się kręcą z tamtej strony. Ja tylko szukam naprawdę butelki, cegły, coś. Ja chcę wykorzystać tą pułapkę. Efekt urywanych nóg jest całkiem spoko. No tu wygląda czysto. Możliwe, że eksplorację szpitala powinniśmy zacząć właśnie od tego miejsca. No chyba to jest... Izba przyjęć? Recepcja? No nie... I sobie mówicie, że nikt tam nie wybuchnie? Dobra, sobie przejrzę, tutaj pozbieram. Czemu nie jak najbardziej? Super. A może jednak tutaj mogłem skoczyć? Okej, dobra, może faktycznie łuk tutaj to jest coś, z czym powinniśmy chodzić. Jak ktoś tam będzie w oddali, o właśnie. Może zgarnąć od razu strzałę w plecy. Ups. Zmarnowana strzała. O! Ktoś był jeszcze bliżej. Ej, ale w sumie też dobry sposób na wywabianie przeciwników z ukrycia. Dobra, co my robimy? Idziemy tam? Co, kto i gdzie? Nie, serio, tu... Tam było blisko, tylko nie wiem nawet skąd. Ale co, naprawdę nikt w moją pułapkę nie wejdzie? No, no tak mi przykro. No muszę ją podnieść, naprawdę. A tak fajnie tam leży. Ej, ona idzie za mną w sumie. Jakby nie patrzeć. No, no za ścianą to... jednak trochę daleko. No ale jest moja mina. Jest i ona. Całkiem niedaleko. Dobra, podnieśmy. Znajdę lepsze miejsce. No nie, wejdź w nią, proszę. Powiedzmy ci, no jakiej zasadzie Eli nie wybucha. No dobra, ale tutaj to bankowo ktoś przejdzie kiedyś, podejdzie chociaż.
Może nawet tu. Ja serio, przydałoby się coś czymś rzucić. Rzuciłbym się kierką z chęcią w gościa. Ale chyba tak się nie da. Bomba ogłuszająca. Miałbym cegłę, to by nie było tutaj tematu w ogóle. Widzicie, jak bardzo przydatna jest zwykła, najnormalniejsza cegła. Pamiętam, tam była apteczka jakby, co? To zawsze mogę po prostu strzelić. Dobra, ale... Tutaj może coś znajdę? Co się przyda? No chyba, że teraz po prostu usłyszymy zaraz eksplozję. Max, niedopuszczalne, nie przy takim stanie posiadania młotowu mógłbym mieć 3. Dobra, nie, ale to nie znaczy, że musimy z tym chodzić, ale od razu. A, czyli mogę od dwóch stron wejść do szpitala. Fajnie. Ej, a może? Może po prostu tak. Nie zmarnowałem nic, tylko trochę szkła. Ej. No i kolejną bombę. Czemu nie? Teraz już po prostu musimy tamtą wykorzystać. Za dużo materiałów wybuchowych tutaj było. Serio, najbardziej potrzebuję teraz cegły. Więc idziemy na poszukiwania. I no tutaj raczej z tej strony, jak od frontu, już nikt nie wyskoczy. No kawałek cegły, butelka. Cokolwiek. No nie tego szukałem. Nie, dobra, bo oni tam szukają, a tutaj... trzeba to będzie jakoś inaczej zrobić. A czemu na pełnym sprincie? Przecież i tak nikt mnie nie zauważy tutaj. No chyba, że krokami kogoś ten... zwabię. Ktoś się połasi na te kroki? Nikt? Dobra, no to trzeba na nich zapolować. Aha, windą raczej nie, a się martwiłem, że ktoś tędy wyjdzie. Dobra, spoko. No nic nie macie właśnie, nic nie macie. Co to za uniki, obroty? A, czyli ja i masz się obrót o 180 stopni. Dobrze wiedzieć. Ja naprawdę muszę chyba w ten sposób, najwyżej będę ratował się ucieczką zaraz. W kierunku miny oczywiście. A jak będę trzymał gościa i podejdę do swojej miny, to co, wybuchniemy? Wszyscy? Tłumnie? No, zły moment wybrałem. No, ale będziemy musieli to po części sprawdzić. Dobrze, że jest martwy. Ja chciałem powiedzieć, miną nie wybucha, ja tutaj... Widzieliście, co zrobiłem? Czyli jednak sprawdziliśmy to. Tak to działa w praktyce, moi drodzy. Miny wybuchają, nawet jak się ten dzierży zwłoki gościa. Praktycznie. I co naprawdę, w tą też nikt nie wejdzie. Co? Ja muszę ludzi przynosić do min pułapek, żeby wybuchały. Tacy jesteście odważni, no... A dobra, w sumie jak się rozniosła opinia, że Eli to taki wytrawny saper, no to ja się nie dziwię. Każdy tutaj już czuje, że wbiega w pułapkę po prostu. Ale faktycznie, ej, goście, ej, ale czyżby gościowi nie urwał nóg? Nogi na miejscu, a! Czy jednak mina pułapka lepsza niż sądziłem? Tutaj to znaczy? Jak niedobrze. No moje to chyba właśnie okej, okay, nie? Dobra, ale tylko dwie osoby. Okej. Okay. Dobra, jakoś sobie damy radę z nim. W ten czy inny sposób. Mogę trochę bardziej wyciągnąć. Tak, czy odrobinę bardziej. Dobra, to się przyda. Oj, już tam idzie ktoś, widziałem. Ej, to czemu chcesz wyjść? Ej, ja... Podejdziesz sprawdzić zwłoki? Sprawdzisz, co się stało?
Ja już ten Eli z nożykiem już czeka. Ale mam jeszcze toporek, przypominam, i tam jeszcze łom. Jakby co, w sumie mógłbym teraz łom zmienić, po prostu przyszarżować. Kurwy. Szlak. Okej. No nie okej. Okay. Nawet nie wiesz, jak bardzo nie okej. Okay. Dla ciebie. Chyba nie wiem, szarża? Nie, chyba się jeszcze zbliży sama. O, idzie w tą stronę. Te zwłoki też powinny wzbudzić podejrzenia. Ach, poszła w drugą stronę. Myślałem, że znowu mija pułapka by się przydała. Ja oczywiście postaram się nie zmarnować tutaj żadnego pocisku. Skoro ona się szwenda po prostu i szuka. No, najwyżej toporek, co najwyżej. Ale chyba jest ostatnia. I to jest jej właśnie najgorsza cecha w tym momencie. Dobra, spokojnie. A niech będzie, czemu nie? Chyba jest Eli bardzo spokojna. Mógłbym, ale jeszcze nie. Choć brakowało komentarza, że to już wszyscy. No zresztą to jak najbardziej podniosę. I masę innych rzeczy też. No dobra, okej, okay, skoro... Ale nie było kwestii, przypomniałem. Nie było kwestii, no, że to pięterko wyczyszczone, szukaj czegoś z trójkątem. I nie chodzi o męską toaletę. Tylko tamte drzwi chociażby, które mijaliśmy już. No dobra, można uznać, że cały szpital wzdłuż i wszerz. Przynajmniej tą kondygnację. Lecimy na górę. To jest jak klatka schodowa, ale ohohoho, niecały jednak, niecały. Ale dobra, potem łom się raczej już nie cofniemy, więc zróbmy to w ten sposób. O. Dobra, i to nie jest złe. Zawsze już nożyczki praktycznie uzupełnialiśmy. Ale gdzie jest butelka jakaś? Dobra, ale tu porach coś mi się wydaje, że tutaj się przyda. No, trzymam. Ma tam nikogo, żeby mnie powstrzymać. Ej, czy ja bym zrobił to po cichu, to raczej już by teraz nie weszli. No ale... Ej, ale w sumie, czy ktoś mnie tam widział w ogóle? Bo padł ktoś trupem, bum. Padł ktoś trupem, stuczona szyba. Tak to z grubsza wyglądało. No, trochę niebezpiecznie tak... Uuu, nie wiem, czy... A nie, to jest szpital, to jeszcze gorzej. Chciałem powiedzieć, że nie spałbym w tym hotelu, ale... Jak to takie warunki sanitarne, to trochę kiepsko jak na szpital. No, ale chyba tutaj... No, raczej zarażonych nie ma. Co teraz tutaj szukać w tym momencie? Raczej, jeżeli już to zasadzka przygotowana przez ludzi. No, ja bym przygotował takową. Ja bym wiedział, że piętro niżej... Nagle ni z tego, ni z owego padają ludzie. Może by się było przygotować piętro wyżej. Dobra, nie ma żadnej butelki. To jest takie dobre entrée. W każdą wymianę ognia. W sumie nie wiem, czy shotgun jeszcze bardziej. Czy nie jest bardziej odpowiedni w takich sytuacjach. Ale na pewno nie łuk. Przynajmniej nie od razu. Zwłaszcza, że mam 6 pocisków. No nie wiem, czy znowu ktoś słucha muzyki. Śmierdzi pułapką. Dobra. Tym bardziej śmierdzi pułapką. Czyli na to nie zareagował. Co my tu mamy? Lista zapasów konieczne, gaziki nasyczone alkoholem, czy ogólnie co potrzeba, żeby opatrzyć człowieka. Do infuzji doszpikowej, ciśnieniomierz. Tutaj już no inaczej, zapotrzebowanie złożone pewnie przez lekarza. Zwykły chłopak roztropek, bez Wikipedii nie dałby sobie rady takich wnikliwych zapasów zrobić, medycznych. Pierwsze piętro są tam pomieszczenia, do których jeszcze nie zaglądaliśmy, a może być w nich coś przydatnego. I omijajcie niższe poziomy. Czemu niższe poziomy omijać? Dlaczego nie było na szybko napisane, bo tam grasuje Eli na przykład. No właśnie, suplementów się spodziewałem. O, i od razu nożyczki, czyli już znowu full, chyba. O, bo całkiem blisko fulla. Dobra, to w kierunku muzyki. Ale czy coś na szybko? Znowu max prawie wszędzie.
Krótki dystans. Może strzel, bo jak tam faktycznie jest nora. No nie wiem, czy się działaby w szybie wentylacyjnym. Ej, jak Metal Gear Solid trochę. To jest nora? Tylko żeby jej nie wpadła. Ej, wygląda jak nora, no. Czy tam można wejść? Może gdyby było tu więcej strażników, Abby wciąż byłaby w celi. Kurwa, kiedy była tu Abby? Nie jestem głupi. Powiesz nam, gdzie zniknęła. Kiedy Isaac nas o to spyta... Ej, nie wpadnij. Co według mnie się stało. Jak chcesz, ja mam co robić. Jest i nora. Nie chcę za nią oberwać. Nawet specjalnie nie idę tak szybko, jak tylko bym mógł, bo nie chcę, żeby wpadła. Nie wpadli. Nie. Uff. Dobra. Był ostatni moment, kiedy Naughty Dog mogło coś takiego zrobić. Że spadnie w cholerę. Ej, nie, dobra. Cicho. Jest cicho. Zaraz pytanie, czy nikt nie widzi twoich wystających nóg. Dobra, co, zakneblujemy ją? Za norą, czy w tamtą stronę? Oj, suple, oj tak, oj tak. No cóż, co na szybko mogę? Co potrzebuję alkoholu? Kurde, szlak, nic. Szkoda, czy czwarty się smarduje? Może jeszcze nie, może faktycznie za norą najpierw, lepiej. Czyli w tamtą stronę, chyba że tu będzie zamknięte. No ale nie wygląda, te drzwi są wręcz uchylone. Dobra, zemsta przede wszystkim. Nie krzycz. Był tłumik na tej 9 mm. Pamiętasz mnie? Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abby właśnie. Tutaj była. No, już myślałem, że chodzi tylko o śmierć nory. Skąd poszła? Ale już widzę, poluję na najgrubszą rybę. Nie wiem. I to prawie dosłownie. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Gdzie Abby? No i co tam ma z tyłu? Ta prawa ręka tak troszeczkę wciąż słyszysz jego krzyk. Zakrada się do tyłu. Co? No, chodzi o Joela, nie? Ja słyszę je co noc. Tak. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Gonimy ją? Gonimy ją. No i dupa. Nora! Nie uciekniesz mi! Oj, raczej to w ten sposób zrobimy. Nie ma szans! Kurde! Zdążyła. Dawaj, od razu, nie ma co. Tak mam. Parę metrów przewagi. Uła! Dawaj, oj, dawaj! Mogłem już strzelić, tak naprawdę. Gdzie tu? Eli, gdzie ty? Po co te obroty? Po co te piruety? Gdzie ona poleciała? Ej, nie, gdzie ona poleciała? Nie. Tu! No, jestem coraz bliżej. No. Przysiągłbym, że byłem pierwszy, nie? Co bym tu wymierzył atak. No. No może strzał w kostkę jednak. Dalej!
Coraz bliżej. Rzucić broń! Nie, nie, czekaj. Nie, 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 proszę, proszę! Jezak! Odłóż broń! Puścimy cię wolno, pogadam. Zamknij ryj! Rzuć broń, ręce do góry! Zjeżdżajcie! Nie masz dokąd zwiać. No, zarodniki. Eli nie straszne. A, czyli Nora zarażona. Trzemu w tę stronę. Chyba Nora już i tak praktycznie zmartwa. Aż tak? Kto włączył jebany prąd? Nieważne. Znaleźć druza. No, powinno być dwóch. Trzech podpalonych. A na to klikacz przyszedł. Ups. A z nie kogoś jeszcze? Czy już za późno? O kurde, dużo ich. Jakiś koło mnie? Chyba na szczęście nie. Aha, po kim tak naprawdę? Dobra, ale jeszcze jeden. Tu jest chyba zasadny. Klikacze podpaleni. I to chyba wszyscy już. Tak sądzę. Dobra, no całkiem zgrabnie to poszło. Koktajle Mołotowa się przydają. Och i tak. Dobra, co my tu mamy? Coś jeszcze na pewno jest do pozbierania. Ci Marci mogli coś zostawić. O, proszę bardzo. I coś jeszcze? Tutaj gdzieś drugi powinien być zwęglony. A, jest i on. I po nim broń tutaj leży. Dobra, Nora pobiegła w tamtą stronę. Ale szczerze, czy warto ją w ogóle ścigać w obecnych okolicznościach? Z tym wygląda na czysto tutaj, więc... Nie. Koktajle za bardzo się przydają. Więc cena alkoholu nie mógłby mnie podnieść. W sumie całkiem spoko, jeżeli chodzi o zapasy. A co tu było? Max. Może z tym trzeba biegać. W sumie chyba najczęściej spotyka na broń, tak o dziwo. Dobra, ale zanim Nora... To przyjrzymy. Tutaj chyba wszyscy klikacze już polecieli. Dobra, wygląda, że czysto. W sensie totalnie oczyszczone z zapasu, nic nie ma. Po co zarażonym zapasy? O, i wreszcie butelka tego szyk. Ej, warto było, naprawdę, warto było tutaj przedzierać się przez tą całą okolicę. Zmarnować dwa mołotowy. Warto było. Dla tej butelki. Choć można tak naprawdę sprowokować przeciwników w dane miejsce na 100 innych sposobów tak naprawdę, ale buteleczka taki najlepszy. Albo tłuczenie szyb. Ale buteleczka działa jeszcze na dystans. Dobra, ale wszystko przeczesane, no to Nora. Nie no, powstrzymam się od żartu, że Nora uciekła do Nory. Tak by można było to określić, ale... Zbyt suchy aż ten dowcip. No trzymam, przecież trzymam. Właśnie teraz zobaczymy, jak szybko człowiek jest w stanie się zarazić, kiedy wdycha zarodniki. W sumie tylko trochę ich wdychała, ale tu jest ich więcej. No nie miała maski, więc ona już nie żyje, Eli, czy jest sens? No ale, no, w sumie... Lepiej tą postawić tą kropkę nad i, czy tam na końcu zdania w tym przypadku akurat. Słyszę kaszę, ten toporek się przyda. Raczej pistoletu nie będzie wymachiwać. Nie, mimo wszystko patrzę na zapasy, no bo tak jak mówiłem, Noro już jest martwa, już nie ucieknie. Od zarazy nie ma ucieczki, tylko Eli ją zna. Bo jest odporna. Coraz głośniejszy ten kaszel. Bo to zarodników coraz więcej. Nora już się dusi, żeby się nie zdążyła udusić.
tu? No, żebyś się nie podniósł przypadkiem. Żebyś się nie podniósł. Co mam na to toporek jeszcze? Jestem ci ja co Nora na to, że ej, w ogóle nie kaszle. Nie, raczej już nikt nie przyjdzie. Ja może zacznijmy od tego, że pójdę w drugą stronę. Tak jak mówię, dla Nory nie ma już ratunku, a teraz jak Ellie się zbliża, to już tym bardziej. A jednak! Skąd ta rura? Au. Mam nadgarstek złamany. Gdzie Abby? Wdychasz zarodniki. To ty. Czyli za to. O kurde, za to, że Ella chcieli zabić. Świetlik. Że zmarnotrawił nadzieję dla ludzkości, tak? Za to? No, to jest dobry powód. W sumie. Skoro oni wiedzą. Gdzie Abby? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? No, żeby nie bolało przed śmiercią chyba. To jest dobry argument. Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Ostatnia szansa. Nie zdradzę przyjaciółki. Ała. Zobaczymy po paru uderzeniach, coś mi się wydaje. No, czy Ellie okaże się miłosierdziem? Muszę, nie? Po prostu muszę. Dobra, wcisnąłem. Ellie się zaczyna denerwować. No, jak tam, po jednym może starczy już? Czyli tak, koniecznie jeszcze drugie, pewnie i trzecie. No. Aha. Raczej nic nie wyśpiewała. Za duże już obrażenia czaszki. Jak na moje. Ellie morderczyni. Jeszcze do psów strzela, no to. Już totalnie powinna być po tej złej stronie, ale mimo wszystko pamiętajmy. No, że właśnie, co oni zrobili Joelowi? Moje pytanie. Można było wstrzymać tą całą akcję? Nie zadać ciosu? No, pęknąłem po jakimś czasie dopiero. Nic nie jest? Chryste, to twoja krew? Chyba w większości nie. Masz tą lokalizację? Właśnie w takim akwarium. Okej. Czyli jednak wyśpiewała Nora. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Ała, czyli jedno odcisnęło to piętno na Ellie, no jakby nie patrzeć. Zemsta, zemsta, no ale jednak no... Człowieczeństwo człowieczeństwem. Ellie też człowiek. Chodź z poligonów. Do góry. No tam parę siniaków powinno być. Aha, parę rozcięć, zadrapań, psie ugryzienia, noże, tasaki, maczety. Też postrzały strzałą. W sumie. To się zdarzyły parę razy.
Mówię, parę tygodni rekonwalescencji. Dłuższe L4, no, raczej nie w przypadku Eli. Nie ma na to czasu, nikt nie zapłaci. Eli jest jednoosobową działalnością gospodarczą i nazywa się Zemsta. Płaci niższy podatek. Bo w sumie, jak tutaj widać, chyba się nie załapała ten niższy. Bo cena, jaką płaci, jest duża. Wydusiłam to z niej. Już dobrze. Czyli sądząc po ważności tej sceny, raczej tak to musiało wyglądać. Raczej ten kwadrat musiałem wcisnąć, albo Eli po prostu pękłaby pierwsza. I wcisnęła za mnie. Dobrze. Tu się porobiło, jak w dynastii. Nie, typowo trudne sprawy, co tam się... No, to będzie bardzo ciekawy model rodziny, jak to tak się potoczy. Będą dwie matki, jeden ojciec. Dziwne, nie? Tak z duetu robi się trójka. Oddział pediatryczny... No, pediatria. Że tu się ukrywa Abby, tak? Tak po prostu. I tu idziemy. Dobra. To może być ciekawe, ale z tą ciekawością was podtrzymam do następnego materiału. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Biedna Eli. Ale jakoś z tego wyjdzie. Pewnie.